Dzień dobry, nazywam się Alicja Kropiwnicka. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj parę słów o ziołach, które zebrałam na mazurskich łąkach. Trafiłam jeszcze na dziką różę. Zebrałam płatki, będzie herbatka wieczorem. Tak w sumie to poszłam zebrać mięty. Proszę bardzo, pięknie kwitnąca mięta. Zapach cudowny. My bardzo lubimy w domu pić miętę jako herbatę, ewentualnie jako dodatek do mieszanek ziołowych. Tutaj jest macierzanka, maleńka krzewinka. Jeszcze trzeba będzie ją troszeczkę przebrać. Wyciągi z macierzanki mają działanie przeciw drobnoustrojom, ma działanie rozkurczające na nasze górne drogi oddechowe, a także na trawienie. Dodajemy macierzankę na przykład do pizzy, żeby nam się fajnie jadło i później człowiek dobrze się czuł, tak, po takiej pizzy. Co zebrałam jeszcze? Małą gałązkę dziurawca. Może też dzisiaj jeszcze sobie wypiję herbatkę z dziurawca. Tutaj jest piękna roślina, bardzo. Zaraz to oddzielamy. To też. Bardzo cenna i wartościowa roślina. Wieczorem cudownie pachnie. Wieczorem otwiera te swoje kwiaty. To jest bniec biały, lipnica. Ma działanie moczopędne. Jest z ziół takich czyszczących krew, odtruwających. Wspomaga krążenie naszej limfy. Oczyszcza naszą limfę. Także jak ktoś potrzebuje teraz lipnicy, to można ją zbierać. Tu jeszcze macierzanki jest troszkę. A trafiłam jeszcze dzisiaj na oregano, dzikie oregano, czyli lebiotka. Przy zaburzeniach trawienia, przeziębieniu. Czysty olejek z oregano, piór, świetny przy naszych problemach z układem oddechowym, pokarmowym i ogólnie przeciwzapalnie działa. Tak. Za zbieranie ziół to nie jest taka prosta sprawa. Trzeba ziółka zebrać, później należy oczyścić, przejrzeć, przebrać, wyrzucić trawy różnego rodzaju, liście, które nam nie są potrzebne. A tutaj, słuchajcie, piękny rzepik. Lubię zbierać, mam takie swoje stanowisko. I tak co 3-4 dni kilka gałązek i on cały czas mi tam zakwita i cały czas mnie wita i zaprasza, żebym go zbierała. Jest to, słuchajcie, cudowne ziele wątrobowe. Rzepik to taki preparat, który poprawia nasze drogi żółciowe i naszą wątrobę. Zbieramy dosłownie górne części z liśćmi, bo preparatem, takim surowcem leczniczym jest ziele rzepiku. Proszę, takie listeczki, dolne liście rzepiku zostawiamy, nie zbieramy. Co jeszcze tutaj mam? Poziewnik szorstki. Proszę, o, tu jest poziewnik, a tu jeszcze jeżynka. No, dzisiaj jadłam jeżynki. Pięknie, cudownie kwitnący poziewnik szorstki na nasze drogi oddechowe, na nasz układ oddechowy. Świetny do regeneracji płuc przy jakichś problemach właśnie po covidowych, czy przy jakichś tam innych przeziębieniowych, to mamy tutaj poziewnik. Świetnie zastępuje miodunkę. Miodunka kwitnie tylko na wiosnę i tak szybko przekwita, natomiast poziewnik szorstki jak najbardziej na nasze drogi oddechowe. No i teraz zobaczcie, jaka ogromna jeżyna. Piękne owoce jeżyny, duże. No dzisiaj to zjadłam chyba z pół litra tych jeżyn na spacerze. Taki był fajny krzaczek, się trafił. A tutaj kwitnący pięknie sadziec konopiasty. O, będzie herbata wieczorem. Popijemy sobie ze świeżych kwiatów sadzca konopiastego właśnie herbatkę. Jak wykonujemy syrop, jakie ma działanie sadziec konopiasty? Zapraszam zerknąć, jest filmik na ten temat. Tutaj jeszcze ziele, wszyscy wiedzą, będą wiedzieć, jak powiem, gorzki jak piołun. Proszę bardzo, to jest ziele piołunu. Liście są takie jasno-szare w porównaniu na tle innych roślin, które na przykład sąsiadują, a spód liścia jest jeszcze bardziej taki szary, taki nawet troszeczkę powiedziałabym białawy. Kiedyś miałam z sąsiadką taką
małą wymianę zdań. Ja mówię, o, bylica piołun. No, ona mówi, nie, no gdzie bylica, to zupełnie inaczej wygląda. Ja mówię, to jest bylica piołun. No, a w końcu doszłyśmy do porozumienia i już wiemy, że jest bylica pospolita i bylica piołun, tak? Co by niektórzy. Więc piołun, rewelacyjny preparat, jeżeli chodzi o działanie przeciwzapalne, odkażające na nasz układ pokarmowy, na wszelkiego rodzaju gronkowce, paciorkowce, laseczki beztlenowe, inne drożdżaki i usunie te wszystkie niepotrzebne rzeczy, te patogeny, które są w naszym organizmie. Także niech sobie te ziółka jeszcze poleżą, troszeczkę sobie odpoczną i wieczorem będziemy jeszcze je tutaj układać, przygotowywać do suszenia i żeby nam później służyły dla zdrowia. To dzisiaj wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę. Jeżeli filmik był przydatny, poproszę o łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia.